Do arcyważnego spotkania dla układu w dole tabeli pierwszej ligi grupy B doszło w Świnicy. 10. SKPR podejmował 12. Zagłębie Sosnowiec. W przypadku porażki SKPR zrównałby się z punktami Zagłębiem i mocno skomplikowałby swoją sytuację. W kolei zwycięstwo dawało oddalenie się na 4 punkty od miejsca barażowego i względny spokój przed 5 ostatnimi meczami. Zgodnie z przewidywaniami spotkanie dostarczyło wielkich emocji. Były niespodziewane zwroty akcji i wyjątkowo nieustępliwa walka przez pełną godzinę gry. Efektem tego były aż 32 minuty kar i jedna czerwona kartka. Ostatecznie 2 punkty zostały w Świnicy, bo SKPR pokonał Zagłębie 28-25. Oba zespoły nie wystąpiły w optymalnych składach. Trener SKPR-u Krzysztof Trebun nie mógł skorzystać z filara obrony Christiana Motylewskiego, ani w pełni sił był Stanisław Makowieje. Natomiast u gości zabrakło rozgrywającego Jakuba Szelonka. Początek meczu należał do Sosnowiczan. Po 2 golach Tomasza Kulki i 1 Jakuba Fidyta Zagłębie objęło prowadzenie 3-0. Świnczanie na pierwsze trafienie czekali do 6 minuty, gdy do siatki trafił Andrzej Brygier. Chwilę później ten sam zawodnik zdobył kontaktowego gola, ale kolejne minuty znów należały do Zagłębia. Fidyt i Przemysław Jankowski dali gościom prowadzenie 6-2 w 10 minucie. Sygnał do odrabiania strat dał Kamil Rogaczewski. To po jego 4 trafieniach z rzędu gospodarze po raz pierwszy wyszli na prowadzenie. 10-9 w 20 minucie. W tym okresie prawdziwym smaczkiem był gol Krzysztofa Misiejuka z 15 minuty. Kołowy SKPR-u jedną ręką zapał piłkę i będąc w powietrzu oddał celny rzut. Do końca pierwszej połowy trwała wymiana ciosów. Do przerwy był remis 14-14. Pierwszą bramkę po zmianie stron rzucił Patryk Strużyna. Chwilę później znakomitą okazję na powiększenie przewagi nie wykorzystał Tomasz Kulka. Pomylił się z rzutu karnego. Jak się później okazało, rzuty z 8 metra były prawdziwą zmorą przyjezdny. Pojedynki z Błażejem Potockim przegrywali kolejno Kulka, Strużyna i Tomasz Przybyła. W 52 minucie Mateusz Haber podwyższył na 25-20 i chociaż emocji nie brakowało, a goście walczyli z wielką determinacją, to SKPR dowiózł zwycięstwo do końcowej syreny. Przez niemal cały ostatni kwadrans oba zespoły grały w uszczuplonych składach. Kary spały się niczym z rogu obfitości. Szczególnie gorąco zrobiło się w 53 minucie, gdy czerwoną kartkę obejrzał gracz SKPR-u Władysław Makowieje. W niesportowy sposób wyrównał rachunki z Grzegorzem Mentalem, który chwilę wcześniej sfaulował jego starszego brata Stanisława. Ostatecznie SKPR Świnica pokonał Zagłębie Sosnowiec 28-25 i zrobił duży krok do zapewnienia sobie ligowego bytu. Świnczanie nie dość, że odskoczyli na 4 oczka od zagrożonego barażami Zagłębia, to jeszcze przesunęli się w tabeli na 9 miejsce. Z kolei potopieczni Krzysztofa Adamuszka wciąż muszą walczyć o wydostanie się z niebezpiecznej strefy.